Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie na wstępie. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Dnia Kobiet. Mam nadzieję, że miło spędzacie ten dzień i że Wasi panowie o Was pamiętają. I z tej okazji chciałabym nagrać chat make-up tematyczny, tak jak ostatnio na walentynki nagrywałam o związku i będziemy sobie rozmawiać o takich kobiecych sprawach, ale malując się będę używała kosmetyków z drogeriemakeup.pl. Jest to właśnie film, który powstaje we współpracy z tą drogerią. Nieraz już u nich zamawiałam i zapytali się mnie, czy właśnie nie chciałabym sobie wybrać kilku kosmetyków i oczywiście, że się zgodziłam, więc mamy tutaj naprawdę spory przekrój kosmetyków i w ogóle marek. Dlatego, że na makeup.pl macie naprawdę masę różnych marek i to są, słuchajcie, takie marki jak Pat McGrath, Nabla, MAC, ale są też takie tańsze jak Revolution, mamy też Benefit, Lumene, jeżeli chodzi o kolorówkę, ale też z pielęgnacji naprawdę mamy bardzo, bardzo duży przekrój, więc to jest taka drogeria, gdzie możecie zrobić tak naprawdę kompletne zakupy i to z kategorii pielęgnacyjnej i z kategorii makijażowej. Makeup.pl jest też dostępny w 26 krajach, więc to naprawdę jest sporo i macie tam darmową wysyłkę od 89 zł, ale też z okazji tego filmu będzie kod rabatowy, który Wam wrzucam tutaj i oczywiście będzie w opisie razem ze wszystkimi linkami do tych kosmetyków, które dzisiaj będę używała. Więc zanim przejdziemy do pytań, chcę nałożyć sobie pierwszą rzecz, dlatego że to jest, to będzie moja baza, ale to też nie jest stricte baza, bo to jest ten produkt z Liren, lekki krem nawilżający SPF 30. pod makijaż, dlatego pomyślałam, że o kurczę, jak zobaczyłam, że jest pod makijaż, w ogóle ta seria cała bardzo mi się podoba, no to pomyślałam, że dobra, zamówię i sobie właśnie sprawdzimy w tym filmie, więc zobaczmy w ogóle, ja oczywiście nic jeszcze nie słoczowałam, nic nie sprawdzałam, pachnie brzoskwiniowo i tak też troszeczkę wygląda, bardzo lekkie, ma bardzo taką fajną, kremową, lekko emulsyjną konsystencję i jak widzicie mamy tutaj SPF 30, ale nic nie bieli. Jeżeli stosujemy to jako bazę, no to fajnie byłoby jednak jeszcze jakiś SPF nałożyć, ale konsystencja bardzo mi się podoba, bo wydaje mi się być fajna. Teraz delikatnie się klei, ale myślę, że jak przejdę już do makijażu twarzy, to się kleić nie będzie, ale delikatnie czuję taki efekt nawilżenia i lekko taką tłustawą warstwę, więc myślę, że dla cer suchych będzie spoko, ale to oczywiście okaże się zaraz. No a my przejdźmy już do makijażu, więc jeżeli chcecie sobie ze mną pogadać na kwestie kobiece i się pomalować, no to lecimy. Dobra, więc jeżeli chodzi o makijaż oczu, to ja chcę sobie dzisiaj użyć tej palety z Nabli, bo Nabla też jest właśnie dostępna na makeup.pl i to jest ta paleta Read My Mind Palette. I ona wygląda tak, więc to nie jest takie klasyczne rozłożenie palety, tylko one są poukładane w takie czwórki, które najfajniej powinny ze sobą działać, natomiast one też działają fajnie w ten sposób, więc tutaj myślę, że to jest ukłon w stronę osób, które nie do końca jeszcze mają taką wiedzę, jak komponować różne kolory. I powiem Wam, że najbardziej podoba mi się albo ten rząd, który nazywa się Honey, czyli tutaj ten na samym dole, albo bardzo podoba mi się ta czwóreczka i to też myślę, że wyszedłby taki fajny, różany makijaż. Ja nałożę sobie jeszcze bazę, ale przechodząc już do pytań. Mam tutaj właśnie takie pytanie, czy bardziej cieszą mnie komplementy od kobiet, czy od mężczyzn? I tutaj zdecydowanie bez jakiegokolwiek zastanowienia od kobiet, bo to jest tak, że przynajmniej w moim otoczeniu kobiety aż tak często nie robią sobie komplementów i nie mówię o kobietach, które ja znam, tylko o obcych, bo ostatnio jak powiedziałam Wam, że na siłowni jedna dziewczyna do mnie podeszła i skomplementowała moje ciało, to były komentarze typu, bo obracasz się wśród złych ludzi, którzy Cię po prostu nie komplementują, że Wy z koleżankami często się komplementujecie. No i super, ale chodzi mi właśnie o obce kobiety. I ja tego często w Polsce nie doświadczam. Natomiast jak właśnie na przykład byłam w Stanach, to tam praktycznie, że codziennie ktoś coś mi mówił miłego i to było naprawdę bardzo, bardzo miłe, bo dziewczyny kompletnie nic nie chciały w zamian, one po prostu szły i mówiły, że piękna kurtka, piękny makijaż i tak dalej. I to było super miłe i
Ja zawsze tak bardziej jeszcze doceniam takie właśnie komentarze od kobiet, bo jeżeli już właśnie jakaś dziewczyna, której kompletnie nie znam, podchodzi do mnie i mówi mi coś miłego, no to to jednak oznacza raczej, że jest to coś, z czym ona się zgadza, że to nie są takie, wiecie, wymuszone komplementy. O, może tak. I od razu przechodzimy do kolejnego pytania, czyli okres, a siłownia, tipy od Ciebie. I tutaj, jeżeli chodzi o ćwiczenie podczas okresu, to jest to bardzo indywidualna kwestia, dlatego że są dziewczyny, którym kompletnie nie przeszkadza okres i one nawet na wakacje mogą jeździć z okresem. Podziwiam. Będę się bawiła tutaj tymi odcieniami i jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie po prostu okres jest bardzo niekomfortowy. Ja się nie czuję dobrze podczas okresu i to ma miejsce przez pierwsze, powiedzmy, że 3 dni i ja wtedy sobie po prostu siłownię odpuszczam. Przez cały rok trenuję regularnie 5 razy w tygodniu, więc jak w ciągu miesiąca ominę 3 treningi, albo nawet 2, albo 1, w zależności od tego po prostu jak wypada mi plan treningowy, to nic takiego się nie stanie. I to jest też coś, do czego ja musiałam dojść, bo oczywiście w momencie, kiedy ja jestem w takiej fazie treningowej na początku i kiedy myślałam, że każdy ominięty trening cofa mnie o 10 kroków do tyłu, no to faktycznie wydawało mi się, że muszę chodzić na tą siłownię, natomiast w tym momencie ja sobie to odpuszczam i jak czuję się komfortowo, to idę, jak nie, to nie. Czy miałaś kiedyś problem z tym, że masz na przykład większe uda od innych kobiet i jak sobie z tym poradziłaś? Czy jest tak, że ja mam aż jakieś takie super większe uda od innych kobiet? Nie powiedziałabym, ale faktycznie no mam je. I jeżeli chodzi w ogóle o taki cały aspekt akceptacji wśród kobiet, no to to jest bardzo złożony temat i uważam, że kobiety zdecydowanie mają większe problemy z akceptacją niż na przykład mężczyźni. I najważniejsze tutaj jest po prostu pogodzenie się. Oczywiście są rzeczy, które można zmienić, są rzeczy, których no nie do końca już się zmieni, więc bardzo ważne jest po prostu zaakceptowanie tego. Nie musicie, tak jak niektórzy mówią, pokochać rzeczy, które nie lubicie u siebie, ale chodzi o to, żeby ją zaakceptować. Ja też mam na przykład w swojej twarzy kilka takich rzeczy, których bardzo nie lubię, jak na przykład moje głębokie bruzdy, jak tutaj taka linia, która mi idzie i która nie zawsze jest widoczna, ale jak jest widoczna, to po prostu to sprawia, że moja twarz wygląda na taką dużo starszą, na zmęczoną, na taką obwisłą. No i to są rzeczy, których u siebie nie lubię, ale akceptuję. To nie sprawia na przykład, że nie chcę wychodzić do klubów, bo tam jest właśnie takie światło, które by to uwidaczniało jeszcze bardziej. I zdaję sobie z tego sprawę, że to mam. No i tyle. I to jest dokładnie to samo z celulitem, czy z jakimiś innymi rzeczami, których nie lubicie w swoim ciele. Nie chodzi tutaj o to, żeby teraz nigdy w życiu już nie założyć krótkich shortów latem, bo wstydzicie się swojego celulitu, który ma praktycznie każda kobieta. Naprawdę jest niewielki odsetek kobiet, które tego celulitu nie mają. I są to młode osoby, są to starsze osoby, są to umięśnione dziewczyny, są to większe dziewczyny. Nie ma znaczenia. Po prostu są takie kobiety, które ten celulit mają. Nawet możecie trenować non-stop. Jeść dobrze i ten celulit będzie. Więc to nie powinno blokować nas, kobiet, przed tym, żeby nosić to, co nam po prostu pasuje, co jest wygodne, co jest przewiewne, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś, kogo kompletnie nie znacie, zobaczy, że macie celulit. A ta osoba zapewne też go ma, bo faceci raczej na celulit uwagi nie zwracają, więc jak sobie z tym poradziłam? Po prostu to zaakceptowałam. I to też ja nie mówię, że to jest proste, ja nie mówię, że ja Wam to teraz powiem, wypowiedzieć, aha, no dobra, okej. To jest proces i wydaje mi się, że im jesteśmy starsze, tym bardziej po prostu to akceptujemy, bo dochodzimy do wniosku, że to nie jest najważniejsza rzecz w życiu, że są ważniejsze rzeczy i że no nic z tym nie zrobicie, więc albo będziecie całe życie ukrywać się i cały czas będzie Wam to się działo w głowie, albo się po prostu z tym pogodzicie i zaczniecie żyć pełnią życia. Czy uważam, że taka szczera przyjaźń między kobietami naprawdę jest możliwa? Uważam, że tak. Ja jej nie doświadczyłam. Częściowo mogłam powiedzieć, że tak, ale jednak wszystkie moje przyjaźnie skończyły się w niefajny sposób, albo po prostu urwał się kontakt, bo nie czułam wsparcia w tej drugiej osobie, albo nawet kiedy mówiłam o swoich pomysłach, one po prostu były wyśmiewane. I są to pomysły, które są bardzo mocno żywe w tym momencie, jak na przykład mój kanał Fit Doncia i w ogóle założenie, wejście w ten świat fitness, gdzie no trochę tam w nim zaszłam i
Uważam, że tak, ale są to, muszą być to dwie osoby, które faktycznie nie mają w sobie czegoś takiego, że muszą pokazywać, że inne dziewczyny są gorsze, albo że to jest jakieś zagrożenie. I myślę, że to po prostu musi być duet takich dziewczyn, które super ze sobą współgrają, pasują charakterami i obie nawzajem się wspierają i pokazują, że cokolwiek nie zrobisz, ja będę po twojej stronie. I myślę, że to po prostu jest do osiągnięcia. Więc jeżeli macie takie przyjaźnie, dajcie znać w komentarzach, żeby dziewczyny widziały, że coś takiego istnieje, bo ja jestem przekonana, że istnieje. Tylko po prostu trzeba znaleźć taką swoją idealną drugą połówkę. Czy mam napady na słodkie przed okresem? Kto nie ma, słuchajcie? Nie znam takiej osoby. I ja sobie oczywiście pozwalam, dlatego że w ciągu pozostałej części miesiąca staram się unikać i raczej nie mam takich napadów, ale przed okresem jak mam, jesteśmy tylko ludźmi. I mimo tego, że trenuję, to jeżeli mam ochotę, to pozwalam sobie na coś słodkiego. Marta, co zrobić, jeżeli facet chce mieć dzieci, a ja nigdy? Jesteśmy długo ze sobą. I na to zaraz odpowiem, ale najpierw nie ma tutaj takiego bardzo jasnego błysku, więc myślę, że skupię się tutaj na tych dwóch i nałożę sobie najpierw pędzelkiem ten bardziej złoty i bardziej zmielony odcień, bo chcę zobaczyć, jak on się będzie aplikował i widzę, że średnio, więc zrobimy to palcem. To jest bardzo ciężki temat, dlatego że ja uważam w ogóle w momencie rozpoczęcia takiej znajomości, z jednej strony głupio jest rozmawiać od razu o dzieciach, ale z drugiej strony musimy wiedzieć, na co się piszemy, bo zazwyczaj wchodząc w związek mamy nadzieję na coś poważnego i na coś, co będzie na całe życie, bo po co mamy wchodzić w związki, które wiemy, że będą tylko na chwilę. Oczywiście, że są też tacy ludzie, ale raczej w większości myślę, że każdy wie, do czego dąży, będąc z kimś w związku. I teraz ciężko mi jest powiedzieć i pomóc Ci w tej sytuacji, dlatego że no nie znam wszystkich elementów składowych, ale co ja bym zrobiła? Ja na pewno nie urodziłabym dziecka, jeżeli bym go nie chciała, bo rodząc właśnie takie dzieci, bardzo często skazujemy je na to, że one nie będą kochane tak, jak mogłyby być kochane. Ty będziesz czuła, że zniszczyłaś i zmarnowałaś sobie życie. Jasne, że to może się w trakcie odmienić. Ale pytanie brzmi, co jeżeli się nie odmieni? I to jest właśnie taki aspekt, na który trzeba też patrzeć. I ja rozumiem, że są osoby, które są stworzone do posiadania dzieci, ale też musimy zrozumieć, że są osoby, które nie są stworzone. Jeżeli ty czujesz się, że nie jesteś i nie chcesz mieć tych dzieci, to uważam, że podejmujesz w takim momencie bardzo odpowiedzialną decyzję, bo nie chcesz skrzywdzić właśnie tego dziecka, które mogłoby się narodzić. Uważam, że każdy powinien 100 razy zastanowić się przed decyzją o dziecku, no bo właśnie przez to, że ludzie nie myślą i nie zastanawiają się nad tym, jest tyle dzieci w domu dziecka. To jest bardzo ciężki temat. Ja już też o tym nagrywałam osobny film, więc nic poza rozmową z partnerem, taką poważną, nie mogę Ci poradzić, bo nie jestem tego stworzona. Myślę, że zrobię sobie tutaj kreskę i użyję tutaj tego najciemniejszego cienia i będę ją rozcierać. Czy masz takie dni, w których czujesz się mniej kobiecą, mniej pewnie? Co wtedy Ci pomaga? Słuchajcie, no każdy ma takie dni. No ja oczywiście najczęściej mam je przed okresem i tak naprawdę ja nie muszę, nie czuję takiej potrzeby, żeby ciągle czuć się super seksownie, kobieco i tak dalej. Nie jest to dla mnie aż tak bardzo istotne, natomiast jeżeli gdzieś wychodzę i chcę się po prostu poczuć lepiej, to się maluję. To jest najlepszy sposób. Zrobienie makijażu, zrobienie włosów, ubranie się tak, jak ja się czuję najpewniej siebie. To wcale nie uważa, że ja muszę założyć szpilki i krótką sukienkę. Kompletnie nie, bo to nie jest nawet styl, w którym ja czułabym się wtedy jeszcze bardziej niekomfortowo, więc ubieram się tak, jak najbardziej lubię i jak ja się sobie podobam. Maluję się, wystarczy tak naprawdę zrobienie makijażu twarzy, rzęsy, jakieś fajne usta i do tego kok albo inna fryzura i to bardzo mocno podbudowuje to, jak się czuję. Bardzo też lubię po prostu pójść na siłownię, bo ja na siłowni się czuję świetnie, czuję się mega kobieco, czuję się, że jestem silna, że mogę wiele i jeżeli mam taką opcję, no to oczywiście siłownia bardzo mi pomaga i mimo tego, co się mówi, że nie wiem, umięśnione ciało nie jest kobiece, ja kiedy robię górę i kiedy
widać mi bardzo barki, to wtedy czuję się po prostu jakbym mogła pokonać cały świat. Więc jeżeli mam taki dzień, że po prostu średnio się czuję, to siłownia też bardzo mi pomaga, czy właśnie pomalowanie. Okej, makijaż jest już zrobiony. Jeżeli chodzi o te błyski, to powiedziałabym, że one są takie klasyczne. To nie jest coś, co bardzo mocno będzie się wybijać, ale jeżeli chodzi o mat, to bardzo fajnie mi się pracowało. Kreska też bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o maskarę, to wybrałam tą z Maybelline Sky High i to jest ta wersja Cosmic Black. Podobno jest jeszcze lepsza niż ta klasyczna, więc sprawdźmy. Twoja pierwsza wizyta u ginekologa. Kiedy byłaś i czy się stresowałaś i czy jakieś rady? Więc jeżeli chodzi o moją pierwszą wizytę u ginekologa, to tutaj proszę nie brać tego ode mnie, ale ja byłam dopiero na studiach i poszłam tam sama. Bardzo źle trafiłam na panią, która z perspektywy czasu bardzo mało wiedziała na temat bycia ginekologiem, dlatego że ja ogólnie idąc do kolejnego ginekologa okazało się, że mam polipy. I wcześniej już miałam objawy tych polipów i ta pani pierwsza ginekolog ich u mnie nie znalazła, więc bardzo się cieszę, że po prostu byłam u niej tylko chyba dwa razy i zmieniłam na tą, do której chodzę w tym momencie. I jakie rady? Opinie na znanylekarz.pl bardzo pomagają i znalezienie po prostu osoby, która będzie dla Ciebie najbardziej komfortowa, jak się da. Ja jestem z tych osób, które bardzo nie lubią chodzić do ginekologa, bardzo mnie to stresuje, czuję się bardzo niekomfortowo i dalej nie lubię chodzić, ale przynajmniej wiem, że mogę swojej pani ginekolog zaufać, bo ona podchodzi do swojej pracy bardzo profesjonalnie i czuję się na tyle komfortowo, że po prostu chodzę tam. Więc oprócz znalezienia odpowiedniej osoby na znany lekarz, przynajmniej ja tam znalazłam tą swoją panią, to po prostu chodzenie regularnie. Więc jeżeli jeszcze nigdy nie byłyście, to bardzo polecam. Żeby badać się regularnie, to jest też coś, nad czym ja muszę pracować, więc czuję, że im więcej Wam o tym mówię, to ja też bardziej do mnie to dochodzi, że ja też powinnam. No i też miałam już wyniki cytologii, bo byłam niedawno u ginekologa, wszystko jest ok, więc wiecie, ja już po prostu jestem psychicznie bardziej spokojna i też Wam to polecam. Widzicie te rzęsy? Wow! I bardzo mi się dobrze nią tuszowało. Fajnie, że jest taka właśnie mała szczoteczka, bo no nie jest taka super mała, ale jest raczej mniejsza i można tak dokładnie tutaj wytuszować. Delikatnie one są posklejane, ale ja akurat taki efekt lubię, więc przechodzimy dalej do podkładu. Jeżeli chodzi o tą bazę, to ona w ogóle się nie zrolowała. Zaznaczam to dlatego, że to jest z Liren i zazwyczaj filtry z Liren mi się rolują oprócz ich ostatniego, najnowszego, więc wydaje mi się, że to może być fajna baza, bo faktycznie zostawia takie delikatnie, nie chcę mówić tu stawy efekt, bo ja wiem, że to wiele osób odstrasza, ale jest lekko, wiecie co, ja bym to porównała troszeczkę do tego SHR Blur, ale tak odrobinkę, ono właśnie jest też taki lekko silikonowy teraz na skórze, ale jednak z takim dodatkiem lekkiej takiej tłustawej warstewki. A jeżeli chodzi o podkład, to Makeup.pl ma u siebie Estée Lauder. I wzięłam ten Double Wear Sheer Long Wear Makeup. Mamy tutaj SPF 20 i to jest 1N1. I on jest odrobinkę dla mnie za ciemny, więc sobie go rozjaśnię. I też znalazłam bardzo fajne pytanie. Czy gdybym mogła się dzisiaj cofnąć i mieć wybór, to czy wolałabym się urodzić mężczyzną? Nie. Ja uwielbiam być kobietą i nie chciałabym raczej urodzić się mężczyzną. Lubię wszystkie takie, wiecie, typowo kobiece rzeczy i po prostu nigdy nie żałowałam tego, że nie jestem mężczyzną. Też nigdy nie zastanawiałam się, jakby to było być mężczyzną, więc jestem zadowolona z tego, w jakim ciele się urodziłam. Dobra, więc lecimy. O, no i teraz mi się wydaje, że ten makijaż będzie ok. Jeżeli chodzi o konsystencję, to ona bardzo przypomina mi Glam Shop upiększacz, bo jest bardzo lejący, jest bardzo lekki, szczególnie w porównaniu właśnie do klasycznego Double Wear'a. Myślę, że użyję sobie migiełki, bo już chwilę temu moczyłam tą gąbkę. W związku to ja jestem tą, która ogarnia, zorganizuje itp., a czuję, że powinno być odwrotnie. Myślę, że to już nie jest kwestia tego, czy to powinien robić facet czy dziewczyna, tylko po prostu kwestia charakteru. Są osoby, które zdecydowanie lepiej odnajdują się w organizacji różnych spraw, a są osoby, które robią to gorzej. I myślę, że to nie jest kwestia właśnie płci, bo na przykład u nas w związku jest tak, że ja kompletnie nie nadaję się do wyszukiwania lotów,
i do takich kwestii już typowo, może nie, że organizacyjnych, ale właśnie, żeby znaleźć jak najtaniej i tak dalej. Jasne, że to się da nauczyć, ale w tym po prostu lepszy jest Alan. Natomiast ja zajmuję się właśnie wyszukiwaniem fajnych miejsc, które możemy zobaczyć, organizacją tego, ile kosztują wejściówki i tak dalej, i tak dalej. No a później już razem z Alanem spinamy te rzeczy, więc myślę, że to nie jest kwestia tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Co ile czasu poprawiam usta i czy mam je robione metodą na płasko, są ładne i wyglądają naturalnie? Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o usta, to nie mam takiego konkretnego czasu, co ile poprawiam. Ostatni raz poprawiałam w styczniu tamtego roku i do tej pory nic nie ruszyłam. Myślę, że mogłabym w tym roku poprawić, a jeżeli chodzi o metodę, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia, dlatego że chodzę do pani, do której, która wie, jak wyglądają moje usta, bo tak naprawdę ona mi robi całe życie i jestem zadowolona i nie pytałam się nigdy, jaka to jest metoda. Z tego co wiem, to jest po prostu autorska metoda właśnie tej pani lekarz, bo chodzę do lekarz Anny, lekarka w Wielkim Mieście w Warszawie. No i ten podkład faktycznie leży bardzo lekko. Krycie powiedziałabym, że jest takie średnie i wykończenie naturalne, bo ani jakoś bardzo nie jestem zmatowiona, ale też na pewno nie jest to podkład rozświetlający. I też jak widzę po swatchu, jest to podkład, który zastyga, więc mimo tego, że jest on lekki, to może być długotrwały, chociaż na pewno następnym razem musiałabym użyć jeszcze czegoś bardziej nawilżającego pod spód, bo nie jest to taki stricte podkład rozświetlający. Idąc dalej, mamy korektor Maybelline Instant Age Eraser, ale wzięłam w jaśniejszym odcieniu. Teraz nie mogę, kurczę, znaleźć tego mojego, bo ja mam chyba w odcieniu Light, a to jest Fair, więc jeszcze jeden jaśniejszy i po prostu chciałam zobaczyć, jak on będzie wyglądał pod moimi oczami. I czy uważam, że mężczyźni mają łatwiej z prezentem na Dzień Chłopaka, czy... Czy uważasz, że mężczyźni mają łatwiej? Gdybym mogła coś przekazać 15-letniej Marcie, to co by to było? I to jest w ogóle, powiem Wam, bardzo ciężki temat, dlatego że ja często widzę takie filmy, że gdybym mogła coś powiedzieć sobie z przeszłości, albo 15 lekcji, które chciałabym dać sobie właśnie z przeszłości, to ludzie mają bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. A co ja? Ja nigdy nie miałam takiego etapu w życiu, gdzie... Byłam bardzo zagubiona, zawsze mniej więcej wiedziałam, co chcę robić, wiedziałam, jaki mam plan na życie, wiedziałam, jak mniej więcej chcę, żeby ono wyglądało. Oczywiście, że kompletnie nie wiedziałam, że będę tworzyła filmy w internecie, ale gdybym mogła powiedzieć coś, to bym chyba powiedziała, żebym robiła wszystko w swoim czasie i żebym nie wywierała na sobie aż takiej presji, żeby wszystko było idealnie i żeby wszystko było perfekcyjnie. I to jest na przykład coś, co mogłam powiedzieć sobie też dzisiaj, bo ciągle z tym walczę, ale czuję, że kiedyś odczuwałam jeszcze większą presję. Ja, kiedy wyjeżdżałam na wakacje, to już nawet nie jest, dobra, to nie jest 15-letniej sobie, ale jak zaczynałam bycie trenerem personalnym, byłam na studiach i wyjeżdżaliśmy na przykład na wakacje, to ja podczas tych wakacji normalnie pracowałam też jako trener personalny, ja układałam plany będąc na wakacjach. W tym momencie wiem, że tego bym nie robiła, bo nie od tego jest ten czas i jasne, że na wakacjach dalej nagrywam filmy i tak dalej, ale to jest po prostu inny też rodzaj pracy, gdzie nie muszę aż tak bardzo myśleć, jak musiałam, tworząc plany treningowe czy żywieniowe. To jest na pewno coś, co się u mnie zmieniło. Ale jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, dlatego też właśnie wrzuciłam tutaj to pytanie, bo jestem bardzo ciekawa, co Wy byście powiedziały takiej 15-letniej sobie. I teraz produkt, którego jestem bardzo ciekawa, bo to jest puder z Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection i to jest puder z, tak mi się wydaje, że tej samej wersji, który ja mam pod oczy, tylko że właśnie on jest do twarzy i to nie jest typowo matujący produkt, więc właśnie byłam jego bardzo, bardzo ciekawa. No i oczywiście są pytania o antykoncepcję hormonalną, czy stosuję, czy nie. Kiedyś stosowałam chyba przez 2 miesiące i ona właśnie została mi przypisana przez tą panią ginekolog, o której mówiłam wcześniej. No i ja jej powiedziałam, że mam migreny i tak dalej. No ale niestety dalej przypisała mi to, co mi przepisała i codziennie od 15. Słuchaj, to było niesamowite. Codziennie wybijała 15 i przychodziła taka migrena,
że ja nie byłam w stanie funkcjonować. Więc oczywiście długo na tych tabletkach nie byłam, odstawiłam, wszystko się unormowało. No oczywiście dalej mam migrenę, ale to nie było tak, że to było codziennie od 15. Więc niestety osoby, które mają migreny, nie powinny przyjmować takiej standardowej antykoncepcji. Są różne inne sposoby i pomysły. Natomiast ja po prostu odpuściłam. I wiecie co, zapomniałam. Ja wiedziałam, że ja to zrobię, bo ja mam produkt płynny do konturowania. I to jest produkt z Revolution. Ja mam ich róż i to jest ten Super Dewy Liquid Blush. On jest genialny, to jest jedyna rzecz z Revolution, którą uwielbiam. I oni wypuścili bronzery. Więc oczywiście jak to zobaczyłam właśnie na makeup.pl, to stwierdziłam, o nie, muszę to sprawdzić. Więc delikatnie przypudrowałam tą skórę, ale może jak tak delikatnie wklepię ten bronzer, to się uda, bo są takie produkty, które można wklepywać na puder, więc teraz to sprawdzę. I ja mam go w odcieniu, czekajcie, już Wam mówię, Fair to Light, czyli ten jaśniejszy. Już widzę, że on jest w miarę ciepły, ale tak delikatnie spróbujemy. O, widzicie, on wygląda tak. Powiem Wam, że myślałam, że będę musiała zmywać cały makijaż, ale nie rozwalił mi się podkład pod tym bronzerem, więc spoko. A jeżeli chodzi o ten puder, to też fajnie utrwala makijaż, ale nie jest super matowy, więc oczywiście i pudrowy, więc oczywiście jeszcze chętnie sprawdzę, jak to będzie wyglądało z moim takim standardowym makijażem, ale na razie mi się podoba. A jeżeli chodzi o róż, to chciałam sprawdzić ten z Lumene. To jest Natural Glow Blush w odcieniu Rosy Glow, czyli on jest taki, jak widzicie, typowo różowym różem. Ładny. Bardzo podoba mi się ten kolor. Czy porównywałam się kiedyś z innymi kobietami pod względem wyglądu? Która z nas tego nie robiła? Oczywiście, że tak. Czy porównuję się do tej pory? Oczywiście, że tak. Tak już po prostu mam i wiem, że większość z Was ma. Natomiast ważne tutaj jest to, żeby nie wkręcić się za bardzo też w ten idealny świat na Instagramie, w te idealne zdjęcia, w idealne sylwetki, w idealne twarze, oczy, usta i tak dalej, bo musimy znać swoją wartość i to, że ktoś wygląda lepiej od nas, nie oznacza, że jesteśmy gorszymi ludźmi. I ja wiem, że łatwo jest mówić, ale to jest bardzo ważne, żeby często o tym wspominać, szczególnie właśnie dla młodych dziewczyn, dla których wygląd jednak jest tą taką bardzo ważną rzeczą. I nie chodzi o to, że jak koleżanka sobie zrobiła usta, to Wy od razu też musicie. Jak ona sobie zrobiła biust, to Wy też musicie. Nie. Właśnie dlatego tak ważne jest to akceptowanie siebie i to godzenie się ze swoimi wadami, które Wy widzicie, żeby nie popaść w tą taką paranoję. I jasne, że ja też czasami jak patrzę na inne dziewczyny, to sobie myślę, jejku, ja nigdy tak nie będę wyglądała i tak dalej, ale to nigdy nie sprowadza się do tego, że ja na przykład cały dzień siedzę w domu i płaczę, czy że nie chcę wyjść do ludzi, czy że czuję się jako człowiek, po prostu jako istota gorsza, bo wiem, że dla innych jestem wartościowym człowiekiem. Wiem, że dla Alana jestem piękna i też patrząc się w lustro nie czuję obrzydzenia i nie czuję czegoś takiego, że te laski na Instagramie są dużo ładniejsze, w ogóle nie powinna się pokazywać. Czegoś takiego kompletnie nie mam. A jeżeli chodzi o spray, to też jest Benefit. I słuchajcie, jest ta wersja mini. Jak wiecie, ja uwielbiam. To jest najlepsza taka mgiełka utrwalająca, matująca i przedłużająca trwałość. Są różne mgiełki, które sprawdzają się do różnych celów, a ta właśnie przedłuża trwałość i matuje, więc jak zobaczyłam, że jest mniejsza wersja, to oczywiście zawsze sobie ją wybrałam, dlatego że będzie idealna na wszystkie wyjazdy i ona ma też świetną mgiełkę. To jest tak delikatne. Czy nie myślałam kiedy nigdy nad totalną zmianą włosów, na przykład ścięcie inny kolor włosów? Jeżeli chodzi o ścięcie, to nie, dlatego że ja kiedyś miałam krótkie włosy w moich, ja chyba miałam jakieś 19 lat, ale też jak Rihanna wrzuciła teledysk Umbrella. To był jedyny moment, kiedy ja się zainspirowałam gwiazdą. I wtedy ja chyba nawet nie mam żadnych zdjęć z tego okresu i bardzo dobrze. Więc miałam takie krótkie, miałam boba. Później miałam jeszcze ścięte chyba do ramion i ja bardzo źle w takich włosach wyglądam. One sprawiają, że jestem jeszcze bardziej niejaka, bo uważam, że
z twarzy jestem taka trochę nijaka, pod tym kątem, że po prostu nie mam żadnych charakterystycznych cech i w momencie, kiedy miałam tak ścięte, to nie dość, że wyglądałam super poważnie, to właśnie było tak, a jeżeli chodzi o inny kolor włosów, to jasne, że różne kolory mi przychodziły do głowy, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby farbować włosy, nie wiem w sumie, co ja się farbuję włosy, żeby nie było odrostów. Co 2 miesiące. I zostały nam ostatnie rzeczy, czyli usta. I tutaj mam tak, kontrówkę z marki Mesauda. Nigdy wcześniej nic od nich nie miałam, więc jak zobaczyłam, że na makeup.pl są właśnie te kosmetyki, no to oczywiście, że musiałam sobie to coś wziąć. I wzięłam kontrówkę, widzę, że jest taka bardziej różowa, ale to nic. I dalej nie testowałam, przynajmniej nie kojarzę, tych pomadek z MAC-a Retro Matte Liquid Lip Color. I zobaczyłam, że jest odcień Burnt Spice, czyli jeden z popularniejszych. No i oczywiście wzięłam jeszcze kolejny odcień Maybelline Lifter Gloss. I ten odcień to jest akurat, czekajcie, 002 La Ice, więc on jest bez drobinek i jest taki jaśniejszy, więc lecimy. Mięciutka. Kontrówka już jest dosyć konkretnie różowa, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało z tą pomadką z MAC-a. Ładny kolor, ciepły, ale taki nudowy. Jak często spotykasz się z dyskryminacją z powodu Twojej płci? I tu muszę powiedzieć, że chyba mam jakiegoś farta. Albo obracam się wśród odpowiednich ludzi, dlatego że rzadko się z czymś takim spotykałam. Pamiętam kilka razy śmianie się ze mnie z powodu chęci wejścia w taki właśnie świat fit i to było ze strony kolegi ze szkoły jeszcze, ale oprócz tego na siłowni raczej nigdy z czymś takim się nie spotkałam, nikt mi na przykład nie powiedział, czy możesz już skończyć, bo tutaj prawdziwi mężczyźni z prawdziwymi ciężarami chcą ćwiczyć. Nie, kompletnie takiej sytuacji nie było. Raczej nie czułam żadnej dyskryminacji na siłowni, przynajmniej kompletnie nie jestem w stanie sobie żadnego takiego przypadku przypomnieć, więc raczej nie kojarzę żadnej sytuacji takiej, w której spotkałabym się z dyskryminacją z powodu swojej płci. Z różnych innych powodów, jasne, ale z powodu tego, że jestem kobietą, nie kojarzę. No dobra, i zobaczmy jeszcze ten błyszczyk, bo ten kolor pomadki bardzo mi się podoba i ona jest matująca i zastygająca. No i ten błyszczyk też wygląda pięknie, ale to jest po prostu taki błyszczyk, który bardzo mocno odbija światło, ale raczej nie zmienia koloru pomadki. Ale ja też bardzo lubię konsystencję, ale ja też bardzo lubię formułę i konsystencję tych błyszczyków, bo one są właśnie takie żelowo-olejowe, które ja bardzo lubię. I tak wygląda już skończony makijaż. Możliwe, że trochę powiniosło mnie z powiększaniem ust, ale wydaje mi się, że to wygląda ok. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie, co mi się tutaj bardzo podobało? Mam bardzo duże nadzieje co do tego produktu, nie jako stricte sam filtr, tylko jako właśnie taki dodatek z filtrem i jako bazę pod makijaż, bo konsystencja bardzo mi się podobała. Bardzo spodobała mi się też ta maskara z Maybelline i na pewno teraz będę jej używać. Ten bronzer również mi się podoba, szczególnie jeżeli chodzi o konsystencję, bo nie rozwalił mi podkładu, ale jednak jest troszeczkę po tej takiej ciepłej stronie, więc nie jest on super chłodnym bronzerem, ale jest na takim jeszcze poziomie, że jest dla mnie to akceptowalne. Bardzo spodobał mi się też ten puder po pierwszym razie, dlatego że on nie ma bardzo mocno pudrowego wykończenia, nie zmienia wykończenia podkładu, czyli on nie jest super matujący, ale też nie jest bardzo rozświetlający, no i po prostu ładnie utrwala cały makijaż. O mgiełce nic nie muszę mówić. Konturówka bardzo miękka, odrobinka jest bardziej miękka niż Glam Shop, ale jest zdecydowanie twardsza niż Pierre René, więc bardzo mi się to podobało. Odcień tej pomadki z MAC-a również, zobaczymy jak będzie z formułą i utrzymaniem się na ustach. Błyszczyk też wygląda pięknie i jeżeli chodzi tutaj o te produkty, to ten podkład na pewno muszę mieć dużo bardziej nawilżającą bazę, dlatego że przez to, że on zastyga, to na skórze troszeczkę widać, że jednak brakuje mi nawilżenia i on nie wygląda tak świeżo, jak mógłby wyglądać, więc tu oczywiście muszę sprawdzić, jak on będzie wyglądał z czymś bardziej nawilżającym, ale podoba mi się konsystencja, że jest taki płynny i bardzo łatwo się rozprowadza na skórze i ma fajne krycie. No i przez to, że oczywiście jest zastygający, to powinien też się bardzo ładnie utrzymać. Róż również jest bardzo ładny. No i jeżeli chodzi o tą paletę, to tutaj bym powiedziała, że to jest klasyczna jakość Nabli, więc fajne maty, a jeżeli chodzi o błysk,
Polski to są takie po prostu przeciętne. Więc to jest chyba wszystko, jak patrzę, co dzisiaj użyłam. Tak wygląda mój makijaż. Ja jeszcze raz chciałabym złożyć Wam życzenia z okazji Dnia Kobiet. Bardzo dziękuję makeup.pl za możliwość współpracy. I to chyba wszystko. Więc dziękuję i do zobaczenia. Pa!